Dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj na dzień ze mną w ogrodzie, a głównym moim zadaniem dzisiaj będzie ogarnięcie kurnika, to znaczy posprzątanie trochę na wolierze, wyczyszczenie gniazd, umycie poideł i uzupełnienie karmideł. Ale trochę będzie też o warzywniku. Zapraszam na odcinek. Aktualnie mamy mniej kurek niż mieliśmy wcześniej, dlatego postanowiliśmy połączyć stada i wszystkie kury przenieść teraz na zimę do większego kurnika. Wszystkie swobodnie się tu mieszczą, bo stado po prostu jest mniejsze, a ja mam do ogarnięcia zimą tylko jeden kierunek. Kurnik, jak widzicie, jest lekko przebrudzony, ale taka pora roku i o tej porze nie będę nic z tym na razie robić. Dopiero takie gruntowne porządki, odświeżanie, czyszczenie, takie wiecie, pucowanie odbędzie się dopiero na wiosnę. A dzisiaj zajmę się tym, co zazwyczaj, czyli najpierw posprzątam wolierę z resztek jedzenia kurek, potem zajmę się wymianą im wody. Pokażę Wam, z czym tą wodę będę im dawać. Daję im również ziarno i będę czyściła też gniazda. Ciekawe, czy są już jajka. Są i się robią. Do wody dodaję teraz kurom taki środek, którego etykieta kompletnie, jak widzicie, mi się starła przez to, że leży wśród roślin. Ale to nic, wiem, że to jest środek w 100% naturalny, tak naprawdę dedykowany dla gołębi, na bazie eukaliptusa, mięty, i dodaję to kurom teraz w okresie ewentualnych przeziębień, tak żeby wspomagać ich oddechowy układ. Tak mniej więcej 2 łyżki stołowe na to duże wiaderko i 1 łyżka stołowa na mniejsze. Zaczyna padać, ale na szczęście udało mi się jeszcze szybko przywieźć taczką trochę piasku, takiego z kamyczkami. Rozsypię to na wybiegu, tak żeby miały w czym na nowo sobie grzebać i się kąpać. Jeśli chodzi o samo ziarno, to tutaj w wiaderku mam już wymieszaną kukurydzę z pszenicą. Akurat skończyły mi się inne takie ziarna, które dostajemy od naszego lokalnego rolnika, więc będą miały taką mieszankę, ale żeby nie było zbyt ubogo, dodaję jeszcze oregano, kurkumę i czosnek. Wszystko razem mieszam, wkładam do karmideł i jeszcze dzisiaj dodatkowo będą miały na deser obierki z jabłek od szarlotki naszej. Z gniazd najpierw zabieram jajka, a potem będę wytrzepywała tą wyściółkę ich, czyli u nas w naszym przypadku już dużą trawę. Gotowe. A teraz do warzywnika. W warzywniku tak naprawdę niewiele już zostało, chociaż są posiane już nowe rzeczy, czosnek ozimy i na przykład cebula, ale teraz chcę wykopać jeszcze buraki, bo one jeszcze zalegają w tych grządkach, a dzisiaj mam zamiar zrobić, oprócz szarlotki, o której wspomniałam, również barszcz.
oczywiście liście idą do kur. Wykopuję też trochę marchewki. Miałam też dziś w planie jeszcze pograbić liście i pozamiatać dookoła domu, ale chyba tego nie zrobię, bo coraz bardziej pada deszcz, także mój dzień ogrodowy chyba właśnie się kończy. Także dziękuję Wam za obecność i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!